Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izak. A ostatnio e-sportowym, gamingowym światem wstrząsnęła wręcz informacja o tym, że zbliża się Source 2. Być może jako nowa gra Counter-Strike'a, a prawdopodobnie jako silnik Source 2 w Counter-Strike Global Offensive. Jak będzie, oczywiście przekonamy się niebawem. Być może już wiecie, już wiemy wszyscy, jak jest, kiedy oglądacie ten film, ale jak tylko usłyszałem, słuchajcie, pierwsze plotki o tym, co się zbliża, to przecież największy w ogóle update w historii Counter-Strike'a, takie mam wrażenie, to od razu stwierdziłem, że trzeba, słuchajcie, się technologicznie, sprzętowo, odpowiednio przygotować. I od razu telefon do Nvidia, że potrzebuje na pewno najnowszej karty RTX 4090 i proszę bardzo, domyślacie się już pewnie, co jest w tym pudełku? Mam nadzieję, że tak, jak nie, to mówię, tłumaczę, to faktycznie karta GeForce RTX 4090. Zobaczcie, jak się ładnie otwiera, proszę bardzo, i tu już na mnie czeka. Dzisiaj tę kartę będę podłączał do swojego komputera, będę sprawdzał, słuchajcie, jakie ta karta ma możliwości, a jednocześnie wykorzystując też mój nowy monitor, bo dostałem jednocześnie, słuchajcie, od ROG nowy monitor 360 Hz, więc jestem bardzo ciekawy, bo jeszcze na monitorze 360 Hz nie grałem, a w przypadku Counter-Strike'a na pewno taki monitor i w przypadku takiej karty na pewno się przyda. Także dzisiaj, słuchajcie, podłączymy sobie wszystko, i kartę do komputera, i monitor, potestujemy sobie, na pewno będę w najbliższych dniach też testował, oczywiście grając w Counter-Strike'a po prostu, bo skoro Counter-Strike się nowy zbliża, to pora poprawić troszeczkę swoją formę i umiejętności. Także na tym się na pewno skupimy, a przede wszystkim na razie to chyba pora po prostu podłączyć tego potwora do komputera. Obudowę mam sporo, więc powinien się zmieścić. To, co w tym momencie pokazujemy, to jest bardzo, bardzo ważne, słuchajcie, bo chciałem wam pokazać, że ja to robię sam. Nikt mi nie pomaga, sam wyciągam kartę, jedną, wkładam drugą, podpinam i mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Taki jest plan, żeby działało, słuchajcie, żeby już dzisiaj sobie w Counterka pograć, bo już jeden dzień bez CS, a teraz to dzień stracony. To jest skomplikowana sprawa. Tak, to jest wnętrze mojego wciąż dość nowego komputera. I odpinamy. Słuchajcie, żegnamy się z kartą 3090. Dobrze, udało się. To jest pierwszy krok. Wzięliśmy kabel. Pora rozkręcić w takim razie śrubki. To chyba też na wszelki wypadek. Jest. Mam. Elegancko. 390. No i teraz pora na upgrade, słuchajcie. O kurczę. No obie są już takimi potworami, powiem wam. 4090 jakby grubsza. Takie mam wrażenie. Uważam podobnie w sumie. No ale na pewno 4090, słuchajcie, to jest najlepsza w tym momencie karta gamingowa, najlepsza karta do FPS-ów z pewnością. Także to jest chyba najbardziej istotne. A szczególnie takiego gracza jak ja, który jednak ze FPS-ami, słuchajcie, to się właściwie urodził. Oddech i podłączamy. Dobra, weszło. Dobra, teraz to. Dobra. Wygląda na to, że jest podpięta. Ważne, żeby się kabelki zmieściły pod obudową. Dobra. Siedzi. Bam. No działa. Włączyło się. Od razu sobie pobierzemy oczywiście najnowsze sterowniki do karty graficznej. Pokazuję. GeForce RTX 4090, słuchajcie. Misja RTX 4090 zakończona sukcesem, bo udało się podłączyć. To teraz pora w takim razie na monitor. ROG Swift 360 Hz, moi drodzy. PG27 AQN. Taki monitor dostałem od ROG, który ma doskonale współgrać oczywiście z kartą Nvidia. Także pora na unboxing, moi drodzy. No dobra. Moi drodzy, trzeba go otworzyć. Dlatego się przyda karambit. Na szczęście karambicików u mnie nie brakuje. Więc to bardzo szybciutko. Jakby się ktoś zastanawiał, po co mi ta kolekcja karambitów. To właśnie, słuchajcie, do takich rzeczy się przydają, takie karambity. Okej. Chyba na płasko będzie najbezpieczniej.
Widzicie to? Słuchajcie. Patrzcie na to. Słuchajcie, dla was takie coś to może nic, ale ja mam 4-letnią córę, słuchajcie, która uwielbia naklejki. I coś czuję, że mi to za chwilę porwie. Może na koniec sobie zostawimy. W takim razie eleganckie. W ogóle fajne śrubeczki, kurczę, z takim... Śrubeczki z takim dzyndzlem, które pozwalają samemu sobie to dokręcić, nie trzeba mieć śrubokrętu. Zobaczcie, taki prosty wynalazek, a jak cieszy, nie? Widzicie to? Taki ekstra. Ej, naprawdę super sprawa. Karta podłączona, monitor podłączony, tylko jest jeszcze jakoś niewyraźnie. O! O! No, tak lepiej, na pewno. Wow, słuchajcie, ja myślę, że tylko ta karta i ten monitor to mnie hamowało przed bycia jednym z najlepszych graczy Counter-Strike'a na świecie, bo ja wiem, że ci wszyscy progamerzy, słuchajcie, z topki, no to już każdy się przerzucił na monitor 360 Hz, a przynajmniej większość, także pora i na mnie, słuchajcie. Ostatnio forma nie dopisywała w CS-ie, myślę, że to była kwestia monitora, tak, i karty. Teraz już, słuchajcie, nie będzie, może nie będzie wymówek już teraz, to nie wiem, czy to tak dobrze, ale... Ale zobaczymy, słuchajcie, jeszcze naklejeczkę, słuchajcie, trzeba naklejeczkę zdjąć, żeby było dobrze widać killfeed w Counter-Strike'u. O, proszę bardzo, tu się wszystkiego dowiemy, słuchajcie, z tej naklejki. 360 Hz, no właśnie. Do tego oczywiście rozdzielczość 2K, 1 milisekunda opóźnienia, no i 27 cali. No, ostatnio, słuchajcie, grałem na monitorze Full HD, ale też już powiem wam, że przy grach takich jak Warzone, przy Hogwarts Legacy ostatnio chociażby, no to jednak też fajnie mieć już ten monitor 2K, bo też po prostu gierki wyglądają lepiej, słuchajcie. Także może do Counter-Strike'a nie jest aż tak potrzebne, ale do tych wszystkich takich nowych tytułów, no w końcu Counter-Strike Global Offensive to jest gra, która ma 10 lat, ale do wszystkich nowych tytułów, słuchajcie, na pewno się taka rozdzielczość przyda. Zresztą teraz i tak Counter-Strike przecież ma mieć update, także przy silniku Source 2 to też kto wie, jakie będą rozdzielczości w mecie, a warto być przygotowanym, no nie? Chciałbym podkreślić tutaj jedną bardzo ważną rzecz. ROG PG27 AQN jako pierwszy na rynku posiada matrycę 360 Hz i jednocześnie rozdzielczość 1440p. Zapytacie, co to zmienia? Ano, zmienia to bardzo dużo. Większa rozdzielczość to ostrzejszy obraz, więcej detali i widoczność w ruchu postaci, a co za tym idzie, łatwiejsze i bardziej precyzyjne celowanie. Łatwiej zobaczycie, wycelujecie i oddacie celniejszy strzał. W grach takich jak na przykład Warzone, Fortnite czy Apex Legends, gdzie te odległości między graczami na mapie potrafią być naprawdę duże, jesteśmy w stanie zauważyć lepiej, gdzie dokładnie przeciwnik znajduje się na ekranie, w niektórych sytuacjach przez to o wiele szybciej go dostrzec, co aktualnie widzicie właśnie na własne oczy, na przykładzie Apex Legends. Która sytuacja strzelecka będzie bardziej dogodna? 1080 czy 1440p? Ja chyba wiem. Także monitor idealny do e-sportu, ale co jest jeszcze ważne dla mnie, monitor po prostu do grania. Przecież wiecie, że często gramy w gry single player, a szkoda byłoby odpalać Cyberpunka Full HD mając RTX 4090. Ciężko też co chwilę zmieniać monitor. Dzięki rozdzielczości 2K i 360 Hz jednocześnie mogę teraz grać we wszystkie gry bez kompromisów. Wracamy do montażu. No dobra, to słuchajcie, odpalimy sobie jeszcze panel sterowania Nvidia, bo to musimy oczywiście dopasować sobie. No jest, słuchajcie. Rozdzielczość 2K i 360 Hz. Wow. Wow. I to naprawdę będzie moja pierwsza próba grania w CS-a. Na tylu hercach. Odpalamy. Delikatnie podbiłem poświatę cyfrową, bo też fajnie, jak są takie bardziej żywe kolory w Counter-Strike'u, to też jakoś mam wrażenie, że łatwiej niektóre rzeczy zauważyć, moi drodzy. To idziemy potestować Counter-Strike'a w takim razie. Najwyższa pora. Nowa karta graficzna, nowy monitor. Macie tak, że jak kupujecie sobie jakiś nowy sprzęt na przykład, to już nie możecie doczekać, aż sobie pogracie w te gierki, żeby zobaczyć, jak będzie lepiej z FPS-ami. To od razu, słuchajcie, pomaga, mam wrażenie. Nie, mam wrażenie, słuchajcie, że gierka chodzi zupełnie inaczej niż wcześniej. Nie wiem, czy taki efekt placebo, czy to naprawdę, ale mam wrażenie, że gierka jest 10 razy bardziej płynna, naprawdę, to jest szokujące.
Ja nawet nie sądziłem, słuchajcie, że taka będzie różnica między 360 Hz a 240, a to naprawdę mam wrażenie, że jest to mocno odczuwalne. I to jest na pewno z jednej strony oczywiście ilość herców, z drugiej strony no jednak karta Nvidia RTX 4090 to jest, słuchajcie, najbardziej wydajna karta na rynku dla graczy. Więc wiadomo, że jak chcesz mieć monitor 360 Hz, to też potrzebujesz mieć odpowiednią ilość klatek w grze, prawda? Bo to jest tutaj najważniejsze. Więc wiadomo, że sam monitor 360 Hz ci nic nie da, jeżeli nie masz karty graficznej, która ci pozwoli na to, żeby grać na tych 360 FPS-ach. Nie no, słuchajcie, w CS-ika gra się naprawdę wybornie, powiem szczerze. I powiem wam, że nie mogę się doczekać, aż sobie pyknę teraz z chłopakami jakiegoś facehitka, także potestowana na razie nawet meczu, ale wiadomo, że najważniejsze, słuchajcie, czy ilość fragów pójdzie w górę na meczach. Słuchajcie, jak wiecie doskonale, to mam nie tylko kolegów z CS, ale też chłopaków z innych gierek. Pora na kolejną gierkę, w której spędziłem w ostatnich latach setki albo i tysiące godzin. Czyli Call of Duty, moi drodzy, bo w Call of Duty mamy tryb Nvidia Reflex, ten tryb niskiego opóźnienia. Zobaczymy, słuchajcie, jak tutaj będzie z płynnością, bo w Counter-Strike'u byłem oczarowany wręcz, słuchajcie. Także teraz pora na kodzika. Nie będę chodził na Warzone'a od razu na start, tylko raczej sobie wejdę na multiplayera, żeby tutaj było troszeczkę bardziej intensywnie. Szybsza rozgrywka, szybsze testy, moi drodzy. Ulala. Ulala. Jest snajpereczką. A zobaczymy, słuchajcie, czy pamiętam, jak się w kodzie strzela. W Call of Duty macie taką specjalną opcję, moi drodzy, Nvidia Reflex. Małe opóźnienie. Ja oczywiście mam włączone. A dlaczego włączone? A może nawet włączone i wzmocnione, słuchajcie. Żeby zredukować opóźnienie systemowe do minimum. No, w grach e-sportowych, słuchajcie, gdzie liczy się każda dosłownie milisekunda, no to jest na pewno istotne, słuchajcie, i wiadomo, że no przede wszystkim profesjonaliści będą odczuwali taką różnicę, kiedy mamy taką opcję włączoną, żeby, no właśnie, żeby to opóźnienie systemowe było jak najmniejsze. Na pewno doskonale sobie zdajecie sprawę, jak ciężko się gra, kiedy wasz ping chociażby będzie nieco wyższy, prawda? Inaczej się gra na pingu 10, a inaczej się gra na pingu 100. Tak samo, słuchajcie, w przypadku opóźnienia systemowego, ty też chcesz, żeby to opóźnienie było jak najniższe. Żeby nic ci nie przeszkadzało w rozgrywce, moi drodzy. Także na pewno polecam, jak ktoś już kupuje, słuchajcie, kartę graficzną serii 30 albo 40, to polecam sobie w grach taką opcję włączać. To jest w ogóle ciekawe, ale mam wrażenie, że przy Counter-Strike'u odczułem taki większy przeskok płynności i jakiegoś takiego komfortu z gry, takie mam wrażenie. Ciężko do końca opisać dlaczego, ale słuchajcie, po 10 tysiącach godzin w Counter-Strike'u spędzonych czułem naprawdę różnicę i na pewno taką różnicę to jest monitor 360 Hz, prawda? Oczywiście to jest istotne, żeby mieć kartę graficzną, która na to pozwoli, żeby mieć te 360 FPS-ów w CS-ie. Jak widzieliście sami, to spokojnie tych FPS-ów wystarczyło. I powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że wciąż jest taki przeskok między 240 Hz, prawda, a 360. Wydawało mi się, że to już te różnice będą praktycznie niezauważalne. Okazuje się, że naprawdę gierka jest dużo przyjemniejsza, dużo płynniejsza. W przypadku Koda no ciężko było to zaobserwować, bo jednak Kod jest dużo bardziej wymagającą grą i osiąganie FPS-ów na poziomie 360 to w tym momencie mam wrażenie graniczy z cudem. W Counter-Strike'u jak najbardziej jest to możliwe, dlatego chyba dlatego właśnie to było bardziej odczuwalne w przypadku CS-a. Ale czuć, słuchajcie, tak jak się było oczywiście zwykło mówić, że przecież ludzkie oko to widzi tylko 60 klatek i to absolutnie nic więcej się z tego nie wyciągnie, ale gwarantuję wam i słuchajcie, przejście w ogóle z 60 Hz na 240, a potem jeszcze na 360, to wszystko jest, słuchajcie, kolosalna zmiana, która wpływa naprawdę na
na wasz komfort grania. Także jak ktoś, słuchajcie, ma możliwość przetestowania sobie chociażby takiego monitora 360 Hz, żeby zobaczyć, jak się gra na 360 FPS-ach, na 360 Hz, to polecam, bo gwarantuję wam, że poczujecie różnicę, tak jak ja dzisiaj poczułem i naprawdę nie mogę się doczekać, słuchajcie, że za chwilę wejdę sobie na tym speaker, zwołam ekipę i samemu sobie w końcu zagram z ekipą jakiegoś Faceita w CS-a, bo jestem ciekaw, czy to wpłynie na moją formę w grze, czy po prostu jestem słaby i stary. To jest dobre pytanie w tym momencie. I oczywiście chciałbym bardzo podziękować partnerom tego odcinka, czyli firmie Nvidia, która dostarczyła mi na telefon dosłownie nowiutką kartę RTX 4090, która na pewno przyda się w przypadku Source 2 i tego nowego CS-a. I dziękuję firmie Asus za nowiutki monitor, który pozwoli mi na graniu w tego CS-a na 360 Hz. Dzięki serdeczne, bo naprawdę aż się serce raduje, słuchajcie, jak można sobie takiego coś fajnego sprawić. Także dzięki serdeczne za współpracę. No ale nic, moi drodzy, ja się z wami żegnam, bo lecę zbierać ekipę, także dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się materiał podobał, no i lecę pykać w Counter-Strike'a. Trzymajcie się, cześć!